W Stanach tam są drzwi. Mój szef rzucał patelniami w innych kucharzy. Jakby nasz kraj nie chce, żebyśmy się rozwijali. Hej, nazywam się Aria i dzisiaj gościem na moim kanale jest moja mama. Cześć wam. I dzisiaj będziemy porównywać, jak to jest chodzić do pracy w Polsce versus w Stanach. Jak szefowie traktują ludzi, jak współpracownicy traktują ludzi na tych dwóch kontynentach. Całkowicie będziemy poruszać ten temat i porównywać. Ja jestem w połowie Polką, w połowie Amerykanką, moja mama jest Amerykanką, mój tata jest Polakiem. No i obie pracowałyśmy i w Polsce, i w Stanach. Więc myślę, że będzie ciekawie i bardzo szczerze. No to w sumie mam idealnie. Ale pytanie na sam początek. Gdzie pracowała twoja mama i jakie miała pracę? Zaczęłam pracować jak... Jak miałaś 15 lat? Nie, no wcześniej. Pracowałam jako nianka, jako babysitter, mając 10 lat może. I co dalej? Newspaper route. Aha, że roznosiłaś gazety. Tak, rano. Też pracowałam w takim... W ekosklepie. Tak, tak, tak. Też na farmie bio sprzedałam na targi. Też pracowałam jako piekarz i cukiernik. Potem pracowałaś w miejscu z cukierkami. A potem szef kuchni i byłam menedżerką w firmie cateringowej, jak już miałam 19 lat. W Ameryce Południowej, w Caracas pracowałam jako dwujęzycznie executive bilingual secretary. Wtedy były telexe, nawet nie były fax. Telegram? Nie, nawet nie wiesz, o co chodzi, to dowiesz się. A oprócz tego moja mama studiowała też w Stanach. Dwie kierunki. Filologię hiszpańskiego, tym momencie jakby powiedzieć, like environmental engineering. A potem przyjechałam tutaj. Moja mama uczy angielskiego w Polsce od 20 lat. I oprócz tego moja mama miała kilka firm, głównie związanych z gastronomią i jedną związaną z telekomunikacją. Macie mniej więcej zarys. A ja z kolei, gdzie ja pracowałam? Moja pierwsza praca to było moje stoisko z lemoniadą, mój pierwszy biznes. Ten film znajdziecie u mnie na kanale. Oprócz tego byłam babysitterem. I w sumie to byłam nianią u amerykańskich rodzin w Polsce, bo żadna polska rodzina nie chciała mnie zatrudnić. Ale dobra, może kiedyś zrobię z tego story time. A potem jak wyleciałam do Stanów, pierwsza moja praca, o Boże, to było plewienie ogródków u znajomych babci z tego kościoła. Tak? And they treated me like I'm a peasant. I na plewieniu ogródków wytrzymałam tydzień. Właśnie mi się przypomniało, że pracowałam, słuchajcie, w Bath and Body Works, w galerii w Stanach. To jest od niedawna w Polsce, ale słuchajcie, przez pierwsze kilka dni tak się cieszyłam, że o, jak tu ładnie pachnie, a no potem tak. Już nie mogłam wytrzymać. Wiecie, jak tak wchodzisz na chwilę, to jest spoko, ale jak tak siedzisz tam 8 godzin dziennie, to tak cię głowa boli, po prostu, bo wiecie, to nie są naturalne rzeczy, to jest jakby sama chemia. Musiałam zrezygnować po miesiącu, bo nie byłam w stanie po prostu wytrzymać z tymi zapachami. Trafiłam wtedy do Polaków. Tak, o Boże, praca dla Polaków za granicą jest najgorsza, przynajmniej takie było moje doświadczenie. I trafiłam na ulotki, na ulicy, gdzie miałam być przed knajpą przez 2 tygodnie w ramach testu, żeby zrobić ze mnie kelnerkę, a byłam tam 2 miesiące, bo przecież tak świetnie mi szło. Pamiętam, po to był zima. Przez to, że było mi zimno, to umiałam zaprosić tyle ludzi do środka, żeby po prostu zapełnić klub i żeby tam siedzieć. Potem byłam kelnerką przez cały ten czas z bycia w Stanach, no i też pracowałam na barze. No tak, ale pół na to był pół. W tym... Więc w każdym razie moje doświadczenie z pracą w Stanach było głównie gastronomiczne. W Polsce również byłam kelnerką w jednym miejscu przez kilka miesięcy, a oprócz tego zaczęłam się potem zajmować social mediami i prowadziłam różne fanpage'e dla restauracji, klinik dentystycznych, medycyny estetycznej. To jest długa historia, ale w skrócie, jak stwierdziłam, że bardzo chcę się tym zająć, no to wydrukowałam sobie mapę Krakowa i chodziłam od drzwi do drzwi i poszłam do 100 miejsc. No bo nie miałam żadnego doświadczenia, prawda? Ale wiedziałam, że wiecie, it's a game of numbers, somebody's gonna hire me. No i wtedy jak zaczęłam pracę nad social mediami dla różnych miejsc, nauczyłam się montować filmy i potem w pełni przeszłam na robienie filmów promocyjnych dla różnych miejsc. No i wtedy założyłam kanał i właśnie moim marzeniem było to, żeby w pełni przejść na zarabianie z YouTube'a. I oprócz tego razem z moim chłopakiem Łukaszem założyliśmy studio tatuażu na rynku w Krakowie, Medink Tattoo. Mam też cały film, jak zakładaliśmy ten biznes, a potem zostałam YouTuberem! Tak. I ale cieszę się, bo się udało. Więc tak. Mam nadzieję, że jeszcze może z muzyką się uda, bo to jest takie moje największe marzenie. Nie może, tylko na pewno. Gdzie się więcej zarabia? W Polsce. Oczywiście, że w Polsce. No to jest jaha.
Co? Nie no, w Stanach zdecydowanie. Przynajmniej jak masz jakąś zwykłą pracę, albo nawet taką pracę, której nienawidzisz, I can relate. Przynajmniej masz to wynagrodzone większość czasu. A w Polsce, jak nawet masz świetną pracę, to możesz prawie nic nie zarabiać. Niestety. A ty jak uważasz? Gdzie się więcej zarabia, mama? To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja mieszkam tutaj więcej niż połowę swojego życia. Jestem nauczycielką z języka angielskiego dla obcokrajowców. Dla obcych. I też, między innymi, też możecie zapisać się do mnie. Drzwi są otwarte dla wszystkich. Gdzie się więcej zarabia, mamo? To nie jest tak proste. Ja zdecydowałam się i jednak dalej wybieram Polskę. O dziwo, wszyscy nie rozumieją tego, a jednak jak człowiek jest zdolny i chce, to wszystko jest możliwe. Right place, right time, right people. Ale wiem, że to nie jest dla wszystkich, to jest walka. Oczywiście w Polsce też można fajnie zarobić, ale tak mówię ogólnie, dużo więcej się zarobi w Stanach niż w Polsce, no. Nawet w takich normalnych pracach zarabiasz naprawdę fajne pieniądze, a w Polsce w normalnych pracach przeważnie nie. Ale w Stanach to w ogóle nie ma czegoś takiego, że masz zapewnione 21 dni płatnego wakacje. Nie mają w ogóle wakacje zapłacone. Znaczy no też to... nie masz zapłaconej w ogóle opieki medycznej. W ogóle. Tak, więc to jeżeli... I wiesz, że dużo ludzi stracą wszystko od razu, cały majątek przez to, że oni chcą uratować swojego życia albo czyjeś bliski. Tak. Tak, więc pod tym względem nie jest fajnie. No, to jest ale no, dramat. Dokończając myśl, moi znajomi, którzy byli kelnerami, na przykład lepszymi ode mnie, mieli więcej dobry stolików, przykład. Spokojnie jeździli sobie 4 razy do roku na wakacje. I wiecie, to były wakacje na wysokim poziomie, że oni jeżdżą gdzieś na Karaiby, do 5-gwiazdkowego hotelu, albo nie wiem, na Hawaje. To jest naprawdę życie na poziomie. I stać ich po prostu na dobre ciuchy, na dobre auto, to i po prostu żyją naprawdę godnie. A w Polsce, no, ludzie jeżdżą raz na rok na wakacje i to gdzieś przeważnie blisko, a nawet niektórzy w ogóle nie jeżdżą, więc taka jest różnica. To a w Polsce, jak byłam kelnerką, jak ja dostawałam wypłatę, to ja się pytałam, czy to na pewno jest tyle, bo to było tak mało, że ledwo starcza na cokolwiek. Przynajmniej w takiej normalnej knajpie, przeciętnej, jak pracowałam, to nie było jakieś super. Może jakbym pracowała, nie wiem, na rynku w Krakowie i by mi turyści dawali jakieś napiwki, no to byłoby super, ale to było prawie nic. Tragedia. Gdzie jest lepsza atmosfera? Trudne pytanie. No. No nie wiem, w Stanach byłam traktowana jak gówno, ale przynajmniej dobrze zarabiałam. A w Polsce byłam traktowana tak neutralnie, spoko. Dużo lepiej niż w Stanach bym powiedziała, bo w Stanach to szefowie potrafili, nie wiem, zwyzywać ludzi, totalnie odnieść się w tak niestosowny sposób, że jak na filmach, no mercy. A w Polsce to jednak ludzie zachowywali jakąś taką klasę, poziom. No ale w Polsce za to nic nie zarabiałam. Więc szczerze, ja już po prostu wolałam być traktowana jak jakiś śmieć, ale przynajmniej mieć na takie podstawy i nie myśleć ciągle, czy mi brakuje na jakieś, nie wiem, mieszkanie, na jedzenie, ale i tak bardzo to się dało na psychikę niestety, jak się w Stanach pracowało, bo jak masz złe warunki pracy, to cały czas się stresujesz i to też nie jest dobre. I to jest pytanie, które zdaje każdy z was. Ile twojego czasu spędzicie w pracy? No tak. Ile tego czasu kochacie? Co robicie? Tak, dokładnie. Ale pierwsze prace nie są przyjemne. Czyli lepsza atmosfera była w Stanach? Jako pracownikiem, bo cały czas pracuję dla siebie. Miałam kilkanaście firm. You didn't answer the question. Tam, ponieważ tam byłem pracownikiem, czujesz. Tu nie masz porównania. Nie ma porównania. Okay. Oczywiście współpracuję z ludźmi i tak dalej i super współpracować z Polakami, tylko że nie mam porównania. I have a question off topic. Czy jest pani zadowolona z córki? Jejciu! Fajnie, że się śmiejesz zamiast odpowiedzieć. No właśnie, nie jest. Ja jestem osobą, której codziennie, jak widuję się z córką, jestem pod wrażenie, że... Że jeszcze żyje. Że życie jest cudem. Oczywiście, że tak. Dobra. Gdzie jest łatwiej dostać pracę? W USA czy w Polsce? W USA. Zdecydowanie. Jeszcze raz potwierdzę. Jak człowiek chce, wszystko jest możliwe. To prawda. Szczerze myślę, że w Polsce też jest łatwo dostać pracę, ale w Stanach myślę, że łatwiej jest, dużo łatwiej dostać pracę z ulicy, dlatego, że zrobisz dobre wrażenie, masz dobrą gadanę. Tak. Przede wszystkim możesz dostać lepszą pracę w Stanach łatwiej, jeżeli właśnie po prostu się świetnie sobą zapoznasz.
prezentujesz. A w Polsce to jednak patrzą na twoje CV. Ile masz kierunki skończone? Jakie mamy doświadczenie? Tak, jednak w Polsce dużo ciężej jest przekonać kogoś, jak nie masz jakiegoś doświadczenia do tego, żeby zacząć pracować. Mam dobre pytanie. Czy chciałaby cię zamienić twoja mama na chłopaka? Do you wish I was a boy? Nie. If I was a boy. Nie. Nie wyobrażam sobie. I don't think I'd be a good looking guy. O, kiedyś próbowałam się przerobić. Przystojne, oczywiście, że tak. Moje geny to jak? Zakładanie biznesu w USA versus w Polsce. No. Myślę, że nasz kraj, w sensie mam na myśli Polskę teraz, bo my byśmy mogły powiedzieć jedno i drugie. Myślę, że robi wszystko, żeby utrudniać osobom, które zakładają biznes, jakiekolwiek prowadzenie go. Jakby nasz kraj nie chcę, żebyśmy się rozwijali, mam wrażenie często, i żebyśmy po prostu byli częścią całego systemu, a w Stanach myślę, że dużo lepsze są warunki dla osób, które zakładają biznes. Ale ty jak tak, myślisz? Tak, tak, oczywiście. Tu w Stanach to o wiele łatwiejsze, bo w Polsce to od początku jak jestem, to jest walka dla każdego. Walka z systemem. Właśnie z systemem. Dramat. Tam oni chcą, żeby tak, ludzi rozwijali otwierali. Się. Jak wygląda zwalnianie w Polsce z pracy versus w Stanach? O, dobre pytanie. W Stanach tam są drzwi, a w Polsce bitch. Chcesz mi powiedzieć, że po prostu szef mówi ci bezpośrednio i macie gdzieś i tam są drzwi, wychodź, nara? Tak, a z drugiej strony szef to wie w Stanach, że wszystko musi być tak jak trzeba, ponieważ jak nie, to od razu do sądu. Jak ja byłam zwolniona w Stanach, chyba raz, to po prostu mi szefowa powiedziała, że akurat zostałam trochę wrobiona, ale to jest dobre story time, bo po prostu ogólnie w skrócie, w Stanach to jest tak jak na filmach, że kobiety niestety, bardzo duża część jest solidarna, że jeżeli przychodzi jakaś ładna dziewczyna do pracy, albo dziewczyna, która po prostu sobie świetnie radzi, to te kobiety tam robią wszystko, żeby po prostu utrudnić ci pracę. I jest jak na filmach, po prostu takie najgorsze colleagues, współpracownicy. No nieważne, i zostałam zwolniona. Wtedy szefowa podeszła, że nie radzisz sobie, jesteś zwolniona, możesz wyjść. I po prostu miała to wszystko gdzieś. A w Polsce na przykład ta pani, która mnie zwalniała z tego miejsca, gdzie byłam kelnerką, gdzie nic nie zarabiałam i nawet się cieszyłam, to czasami ona po prostu, tak jest. To ona mnie wzięła gdzieś tam na zaplecze, powiedziała, że musimy porozmawiać. Jakby tak trochę naokoło, że nie, że po prostu zwalniam cię, tylko tak jakby między słowami, że ja wiem, że mnie teraz zwalnia, ale nie powiedziała tak wprost. I starała się być bardzo delikatna, więc taka była różnica, bo w Stanach to po prostu you're fired, see you later, I don't care, bye. Gdzie jest większy brak kultury w pracy? W Polsce czy w Stanach? Od szefa i od współpracowników. No myślę, że w Polsce jest dużo bardziej zachowana klasa. Mniej zarabiasz, ale no właśnie jednak ludzie nie pozwolą sobie na to, żeby, nie wiem, obrazić cię, krzyknąć na ciebie i po prostu zachować się jakoś mega niekulturalnie. Oczywiście przynajmniej takie było moje doświadczenie. Tak myślę, nie wiem jak wy. Tak. A w Stanach to ja nieraz miałam doświadczenie, jak mój szef rzucał patelniami w innych kucharzy i po prostu robił taką szopkę, że ludzie po prostu bali się przychodzić do pracy. Czy on był Amerykaninem? Nie, akurat on był Rosjaninem, ale jakby mieszkał w Stanach od jakiegoś 18 roku życia. O, to jest kwestia charakteru. Ale on był trochę... Dokładnie. Dobra, słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że podobał wam się nasz dzisiejszy film. Jeżeli... Tak, zaraz będą łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście więcej takich filmów o tematyce polsko-amerykańskiej, to możecie zadać nam Tu czy tam? You need your own YouTube channel. To możecie nam zadać pytania poniżej, a my nagramy kolejny taki film. No i słuchajcie, tyle. Jeżeli wam się podobał, to byłoby super, jeżeli zostawilibyście nam łapkę w górę. Tak jest. Oraz zasubskrybowalibyście mój kanał. Dzięki temu mój kanał wzrasta, a ja wypuszczam... A ja wypuszczam jeszcze więcej filmów. No i słuchajcie, tyle. Bardzo dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia. Tak jest. Cześć wam.